Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który świętuje 4. rocznicę istnienia. To świętowanie jest możliwe dzięki hojności patronów i patronek na patronite.pl, za którą nieustannie i serdecznie bardzo dziękuję. W chwili, gdy ten odcinek ma premierę, jestem już po urodzinowym spotkaniu ze słuchaczami w Rzeszowie. Przede mną jest jeszcze spotkanie w Lublinie, a dzień później w Białymstoku. Słuchaczom, których tam spotkam, mówię do zobaczenia, a wszystkich zapraszam do wysłuchania rozmowy o mieście, które należy do czołówki największych aglomeracji świata. Brzmienie świata z lotu Drozda. Razem z nami w Meksyku jest jeden z najbardziej znanych i najbardziej aktywnych meksykańskich pisarzy. Na swoim koncie ma ponad 30 książek, od powieści przez książki na pograniczu esejów, powieści i książki dla dzieci. Jest też znany jako felietonista i dziennikarz. Wielokrotnie nagradzany i doceniany zarówno przez krytyków, jak i przez czytelników. Juan Villoro, welcome to the program. Hi, how are you? We are going to talk about one of your latest books. Będziemy rozmawiać o jednej z pańskich ostatnich książek, Miasto Meksyk, Poziomy, Zawrót głowy, wydanej w Polsce nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że wielu naszych słuchaczy w Polsce wie o stolicy Meksyku jedynie to, że jest to ogromne miasto oraz że jego nazwa jest łatwa do zapamiętania, ale też nieco myląca. Miasto rozlane jest na dużym terenie. I jeszcze do niedawna było raczej płaskie. To dlatego używa pan w tytule określenia horyzontalny czy poziomy. Ta metafora została zainspirowana inną metaforą, która powstała w Argentynie. Yes, it was a metaphor that was coined in the Pampa, the famous Argentinian plains, in which you can feel the vertigo. Tak, to była metafora, która powstała na Pampie, na słynnych argentyńskich równinach, na których można poczuć zawroty głowy. Zwykle te zawroty głowy odczuwamy, gdy patrzymy w pionie, do góry lub w dół, ale można poczuć ten sam stan, stan oszołomienia, w trakcie konfrontacji z tak ogromnym, rozlanym terenem jak argentyńskie równiny. Pomyślałem więc, że miasto Meksyk ma właśnie taki wpływ na każdego, kto je odwiedzi, ponieważ do niedawna było to płaskie miasto. Ogromna, gigantyczna przestrzeń, ale teraz stało się miastem bardziej pionowym. Moja książka to historia ostatnich 50 lat ekspansji horyzontalnej. And this is, a samo miasto ma postać otchłani. Można w niej zatonąć, można w niej zniknąć. Yes, the most usual experience in Mexico City is being lost. Tak, najbardziej typowym uczuciem, którego doświadcza się w mieście Meksyk, jest zgubienie się. Nie trzeba mieć specjalnych umiejętności, aby tu się zgubić, ponieważ jest to normalny stan każdej osoby w mieście. To dlatego, że nasza stolica jest ogromna i nie ma w niej żadnych znaków orientacyjnych. W przeciwieństwie do innych miast, nie ma tu wieży, rzeki czy wybrzeża, na których można by się oprzeć i do nich odnieść, gdy gdzieś chcemy dotrzeć. Wygląda to tak, jakby w mieście Meksyk kolejne osiedla powtarzały się i wyglądały podobnie. To bardzo zaskakująca sytuacja dla gości. Nigdy nie wiesz, w której części miasta się znajdujesz. Nazywa pan miasto Meksyk miastem w rozmiarze XXL, w którym znajduje się wiele innych miast w rozmiarze S. Yes, of course, the famous architect and urbanist of Oczywiście, słynny architekt i urbanista z Holandii, Rem Koolhaas, uważał, że miasta można opisać jako koszulki. Są więc miasta w rozmiarze S, miasta w rozmiarze M, L oraz te w rozmiarze XL, a także XXL. I oczywiście Mexico City ma rozmiar XXL. Extra, extra large city. W jednym z wywiadów powiedział pan, że stolica Meksyku jest jak kobieta.
jak kobieta z brodą z dawnych cyrków osobliwości. Jest dziwna, nietypowa, nie taka jak być powinna, a jednak wartościowa. Wartościowa przez swoją odmienność. I takie właśnie ma być miasto Meksyk. Tylko że brodatą kobietę w cyrku można zobaczyć, a potem pójść do domu. A miliony tu mieszkające są z tą metaforyczną kobietą z brodą cały czas, codziennie. A to może być zarówno ciekawe, jak i wymagające. Yes, Mexico City is a fascinating place. It's very difficult to live here, but at the same time. Miasto Meksyk to fascynujące miejsce. Bardzo trudno jest tu żyć, ale jednocześnie można się w tym miejscu zakochać. Dlatego w książce staram się przedstawić trochę historię miłosną z udziałem miasta. Jest wiele osób, które wolą przyjechać do stolicy niż pozostać w swoich rodzinnych stronach. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, po pierwsze, mamy społeczeństwo scentralizowane, w którym wszystkie szanse na zatrudnienie, wszystkie wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i tak dalej odbywają się w mieście Meksyk, więc ludzie lgną do tego miejsca. Ale jednocześnie jest tu wiele problemów. Mamy straszne korki. Jeśli chcesz dostać się z jednego miejsca do drugiego, musisz liczyć się z tym, że spędzisz, nie wiem, jakieś 2 godziny w samochodzie albo 3 godziny w różnych autobusach i metrze. Każdego dnia naszym metrem podróżuje ponad 5 milionów ludzi, a na powierzchni miasta jest ponad 5 milionów samochodów próbujących dostać się z jednego miejsca do drugiego. Jest duże zanieczyszczenie powietrza. Poza tym wskaźnik przestępczości jest wysoki. Wiele osób pyta więc, dlaczego tu mieszkamy? W tym mieście jest niezwykła energia. Mamy tu połączenie kultur, które sięgają nawet czasów prekolumbijskich, ponieważ była to stolica cywilizacji Azteków. Kiedy 5 wieków temu, w czasach konkwisty, Hiszpanie przybyli do Meksyku, znaleźli piękne miasto zbudowane nad jeziorem. Hiszpańscy zdobywcy, którzy wcześniej walczyli we Włoszech, porównywali Tenochtitlan, stolicę Azteków, do Wenecji. Było to piękne miejsce. Za czasów Azteków sporo się tu działo w zakresie gospodarki i kultury, a potem nadszedł czas kolonialnego Imperium Hiszpańskiego. Mieszanka prekolumbijskiego dziedzictwa i wpływów śródziemnomorskich umożliwiła zbudowanie wspaniałego miasta z pięknymi budynkami. Potem doszły do tego nowoczesność i amerykański styl życia. To kosmopolityczne miasto. Miasto fascynujące, pełne kulturowych mieszanek. Życie tutaj wiąże się zarówno z problemami, jak i z korzyściami. Kochamy to miasto, ale to nie jest typowy obiekt miłości. Dlatego właśnie porównuję miasto Meksyk do cyrkowej kobiety z brodą. Jest taka wspaniała opera Igora Strawińskiego zatytułowana Żywot rozpustnika, w której kobieciarz kocha się w wielu kobietach. Kończy w związku z kobietą z brodą. Nie jest ona najpiękniejsza, ale to właśnie jej defekt uczynił ją wyjątkową i na swój sposób piękną. Chodzi mi o to, że można kochać kogoś ze względu na jego zalety, ale można też kochać kogoś ze względu na jego wady. I właśnie taki rodzaj relacji, relacje typu miłość-nienawiść, mamy my z miastem Meksyk. Nie jest to najpiękniejsze miasto na świecie, ale podobnie jak cyrkowa kobieta z brodą, ma ono pewne wyjątkowe cechy, w których jesteśmy zakochani. Nie wiem, czy pan wie, ale w języku polskim mamy 2 potoczne określenia na 2 stolice. Pierwsze to Ale Saigon, co oznacza ale bałagan, ale zamieszanie. A drugie powiedzenie to Ale Meksyk. To powiedzenie oznacza coś bardzo zwariowanego, niecodziennego. Wydaje się, że to powiedzenie pasuje jak ulał do miasta Meksyk. Szczególnie pasowało wtedy, gdy w stolicy funkcjonowały 2 strefy czasowe. Tak, do pewnego stopnia jest to miasto surrealistyczne. Kiedy na początku tego stulecia rządził prezydent Vicente Fox, postanowił zmienić strefę czasową.
Burmistrz miasta, który nawiasem mówiąc jest obecnym prezydentem Meksyku, López Obrador, odmówił zmiany czegokolwiek. Ponieważ Mexico City jest tak ogromne, że jego obrzeża wylewają się na teren innego stanu federalnego, mieliśmy w mieście dwie różne strefy czasowe. Tak więc na obrzeżach miasta mieliśmy jedną godzinę różnicy w porównaniu do reszty aglomeracji. Niektóre ulice miejskie miały dwa chodniki wzdłuż drogi. Jeden chodnik formalnie ciągnął się w stanie federalnym o nazwie Estado de México, czyli w stanie federalnym Meksyk, a drugi chodnik znajdował się w granicach miasta Meksyk. Wystarczyło więc przejść przez ulicę, by zmienić godzinę w zegarze. Inside Mexico City, so just by crossing the street, you could change one hour in your clock. That was a controversy and then common sense. To była kłopotliwa sytuacja. W końcu powrócił zdrowy rozsądek i teraz mamy tu tylko jedną, tę samą strefę czasową. Ale w mieście Meksyk jest wiele szalonych rzeczy. Na przykład nie mamy pojęcia, ile tu mieszka ludzi. Kiedy niemiecki pisarz Günter Grass przyjechał do Meksyku, zapytał, ile osób mieszka w stolicy. W tamtym czasie odpowiedź brzmiała, no cóż, między 16 a 18 milionów mieszkańców. Günter Grass był zaskoczony, ponieważ różnica wynosiła aż 2 miliony ludzi. Powiedział więc, wasz margines błędu jest wielkości Berlina Zachodniego, miasta, w którym mieszkam. Jak można żyć z taką niewiedzą o swoim mieście? Oczywiście Grass miał niemiecką mentalność, więc chciał znać prawdziwe dane statystyczne. Ale my nie mamy statystyk, mamy obliczenia szacunkowe. Estimations. So we have conjectures about what's happening here. And so this is a crazy city. Mamy domysły na temat tego, co się tutaj dzieje. To zwariowane miasto również pod tym względem. W mieście Meksyk istnieją ulice nazywane na pamiątkę meksykańskich bohaterów i na przykład można tu znaleźć ponad 100 ulic o nazwie Zapata w 100 różnych dzielnicach. Jeśli wybierasz się na jedną z tych ulic, musisz zdawać sobie sprawę, że używając nawigacji GPS możesz znaleźć się nie tam, gdzie zaplanowałeś, ponieważ istnieje 100 dzielnic z ulicami na cześć tego samego bohatera rewolucji meksykańskiej. Revolution. So I guess Google Czyli mapy Google'a w mieście nie działają? Well, it works to a certain extent, but since we like to improvise. Cóż, działa do pewnego stopnia, ale ponieważ lubimy improwizować, jest wiele rzeczy, o których Google nie wie. Na przykład korzystasz z Google Maps, które nakazuje ci skręcić w prawo, a potem w prawo i w lewo. Wtedy nagle okazuje się, że na drodze, do której dojechałeś, odbywa się albo demonstracja, albo festyn, albo ludzie wyszli na ulicę, by sprzedawać meksykańskie jedzenie. Tak więc codziennie miasto zmienia zasady swojego funkcjonowania. On a daily basis. So it's very difficult to know where are you going there. Now I'm speaking to you and this. To wszystko sprawia, że bardzo trudno jest ocenić, jak trafić w dane miejsce. Teraz rozmawiam z tobą, a po południu muszę odwiedzić mojego przyjaciela, który mieszka w północnej części miasta, 1,5 godziny stąd. Ale nie wiem, czy uda mi się do niego dojechać, ponieważ dzisiaj odbywają się demonstracje z powodu braku dostępu do wody w mieście. Tak więc moja dzielnica, która znajduje się w południowej części miasta, jest odizolowana. Mapy Google nie mogą nic z tym zrobić. Google Maps cannot do anything about it. I said the name of Mexico. Powiedziałem, że nazwa miasta Meksyk może być myląca, ale z drugiej strony wiem, że mieszkańcy nazywają je Chilangolandia lub Chilangopolis. Co to jest Chilango? What is Chilango? Chilango is the nickname for the people who live here in Mexico City. Chilango to przezwisko ludzi mieszkających w mieście Meksyk. Pierwotnie było to jedno z wielu przezwisk, które miało negatywną konotację. Była to obelga, którą wymyślono na prowincji, aby skrytykować ludzi ze stolicy. Wzięło się to stąd, że w czasach Nowej Hiszpanii, czyli w czasach kolonialnych, wszystkich przestępców przywożono do stolicy, aby tam ich osądzić. Często przestępcy mieli długie włosy, a chilango było słowem na osobę długowłosą. Tym sposobem chilango skojarzono z kryminalistami, a skoro wymiar sprawiedliwości skupiał ich w mieście Meksyk, stolica została nazwana miastem przestępców.
przestępców. Be brought to Mexico City. And of course this was like an insult to the inhabitants themselves. To obraza zwykłych mieszkańców, którzy byli z przestępcami złośliwie porównywani. Wiesz, takie złośliwości są dość powszechne w krajach, które są skrajnie scentralizowane, jak na przykład w Argentynie z Buenos Aires, czy we Francji z Paryżem. To są kraje, w których stolica jest zbyt ważna. Tak więc Chilangos byli złymi ludźmi ze stolicy. Ale potem sytuacja się zmieniła. Zaczęliśmy mówić, tak, jesteśmy Chilangos. Jesteśmy dumni z tej nazwy. Więc nazywamy siebie Chilangos, a nasza stolica to Chilangopolis. So we call ourselves Chilangos and of course our capital is called Chilangopolis. Can you explain why? Czy może pan wytłumaczyć, dlaczego do niedawna miasto Meksyk nazywało się DF, Distrito Federal, było dystryktem federalnym? I dlaczego od 2016 roku miasto zmieniło zarówno formę, jak i nazwę? Yes, this was very convenient because we had a centralist government and an authoritarian government. To było bardzo wygodne, ponieważ mieliśmy rząd centralistyczny, rząd autorytarny. Przez 71 lat władzę sprawowała ta sama partia, PRI, Partido Revolucionario Institucional, czyli Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna. Rządzili niemal przez stulecie, dlatego peruwiański pisarz Mario Vargas Llosa nazwał Meksyk idealną dyktaturą, ponieważ nie było u nas tyrana, który byłby odpowiedzialny za władzę. Mieliśmy fałszywą demokrację. Były wybory i rzekomo można było je wygrać, ale zawsze rządziła ta sama partia. To była wyjątkowa dyktatura, która nie miała odpowiedników. Dla tego autorytarnego rządu było bardzo wygodne, że w mieście Meksyk burmistrz mianowany był przez prezydenta. Można było tak zrobić, ponieważ stolica funkcjonowała jako Distrito Federal, dystrykt federalny, osobna jednostka administracyjna podlegająca rządowi federalnemu. Dopiero w 1997 po raz pierwszy mieliśmy powszechne wybory, w których mogliśmy wybrać burmistrza. Nic dziwnego, że człowiek, który te wybory wygrał, Cuauhtémoc Cárdenas, należał do opozycji skierowanej przeciwko partii PRI. PRI zawsze chciała uniknąć przeciwnika w stolicy, ponieważ 1/5 populacji całego kraju mieszka w mieście Meksyk. Jeśli stracisz stolicę, stracisz 1/5 elektoratu, co jest ogromną liczbą. Tak więc w 1997 roku mieliśmy pierwszego wybranego w prawdziwych wyborach burmistrza. Potem walczyliśmy o to, by dystrykt federalny został włączony do Federacji Meksykańskiej i udało się to w 2017 roku. Zmieniono wtedy nazwę tego bytu na Ciudad de México, czyli Miasto Meksyk. Mamy nawet własną konstytucję. Wcześniej Ciudad de México, czyli Miasto Meksyk, to była nazwa używana nieoficjalnie. Powiedział pan, że miasto ma teraz swoją własną konstytucję. Był pan zaangażowany w tworzenie tego dokumentu. Dlaczego miasto potrzebuje konstytucji? I co się w niej znajduje? Dlaczego to może mieć znaczenie dla mieszkańców? It's inside that might be relevant to the residents. Well, in federal politics, each important federal state needs its own constitution. Cóż, w polityce federalnej każdy ważny stan federalny potrzebuje własnej konstytucji, która musi być powiązana z konstytucją narodową, ale jednocześnie może się od niej różnić. Na przykład w Stanach Zjednoczonych istnieją stany, w których aborcja jest legalna, a w innych jest nielegalna. W jednym stanie możesz pójść na uniwersytet z bronią, jak to jest w Teksasie, a w innych stanach, na przykład w Massachusetts, jest to nielegalne. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego miasto Meksyk jako nowy element meksykańskiej federacji potrzebował konstytucji. Byłem członkiem komitetu, który napisał pierwszy jej projekt. Był to komitet obywatelski składający się z 28 osób z różnych dyscyplin. Próbowaliśmy napisać konstytucję, która byłaby prawdziwym odzwierciedleniem złożoności miasta. Potem ten projekt trafił do debaty politycznej. Trzeba było zdecydować, co jest słuszne, a co nie. Wprowadzono poprawki i tak dalej. Ale na koniec powiedziałbym, że 75% rzeczy, które napisaliśmy w projekcie, w konstytucji pozostało. So what is important for... W takim razie, co w tej konstytucji jest ważne dla mieszkańców? It's very important the cultural rights, the
Bardzo ważne są prawa dotyczące ochrony kultury i praw ludności rdzennej, ponieważ w mieście Meksyk mieszkają ponad 2 miliony mieszkańców pochodzących ze społeczności rdzennych obywateli tych ziemi. Mają własne języki, własne zwyczaje, które wymagają ochrony. Musimy uznać wzajemną różnorodność i zróżnicowanie tego miasta. W pierwszym artykule naszej konstytucji stwierdza się, że prawa miasta Meksyk dotyczą każdej osoby przebywającej w mieście. To nie jest konstytucja mająca na celu tylko obronę praw ludzi, którzy mieszkają tu na stałe. Wręcz przeciwnie, konstytucja obejmuje każdą osobę, która choćby odwiedza miasto lub przez nie przejeżdża. Taki człowiek może cieszyć się wszystkimi prawami, do ochrony, do porady prawnej itd. Miasto Meksyk zapewnia wszystkim opiekę, ponieważ zostało zbudowane i założone przez ludzi, którzy szukali tu schronienia ponad 500 lat temu. To miasto było spokojną przystanią dla ludzi wielu religii, orientacji politycznych, ras i tym podobnych. Chcieliśmy więc, by utrzymało swój charakter, by było otwarte dla każdego, kto chce żyć w zgodzie z tutejszymi prawami. Moim zdaniem to bardzo interesujące podejście. Wróćmy do metafory miasta Meksyk jako kobiety z brodą. Ta kobieta ma poważne problemy z piciem wody. Miasto Meksyk, jedno z największych miast na świecie, boryka się z poważnym problemem, jeżeli chodzi o dostęp do wody. Kryzys wodny nie jest nietypowy dla tego miejsca, ale wygląda na to, że ostatnio sytuacja stała się szczególnie trudna. To paradoks, ponieważ miasto Meksyk powstało na dawnym jeziorze. Mexico City was built on the lake. The human race is on the verge of ecocide. We are destroying nature, we are destroying. Ludzka rasa jest na skraju ekobójstwa. Niszczymy naturę, niszczymy planetę, a miasto Meksyk nie jest wyjątkiem. Jak słusznie zauważyłeś, to miasto zostało zbudowane na jeziorze. Cieszyło się bardzo ciekawą równowagą ekologiczną, ale bardzo trudno miastu rosnąć, gdy wokół wszędzie jest woda. Dlatego wyzwaniem stało się osuszenie jeziora tak, by można było budować nowe budynki. Wiele części miasta zostało zbudowanych na pozostałości jeziora. Jedną z konsekwencji jest to, że miasto znajduje się w czymś w rodzaju niecki. Duża jego część stoi na bardzo miękkim podłożu, co jest dość straszne i sprawia, że trzęsienia ziemi są tu tak katastrofalne w skutkach. Przez wiele lat największym zagrożeniem dla miasta Meksyk były powodzie. W XVI i XVII wieku miasto przez długi czas znajdowało się pod wodą. Wielka poetka tamtych czasów, Juana Inés de la Cruz, napisała wiersz o powodzi, która trwała tu co najmniej 7 lat. To było porównywalne z sytuacją, która czasami bywa w Wenecji. Tak więc głównym wyzwaniem dla inżynierów było usunięcie wody z tego miejsca, ale z drugiej strony woda jest ludziom niezbędna. Z tego powodu powstał skomplikowany system, dzięki któremu woda przeznaczona dla miasta Meksyk pobierana jest z obszaru oddalonego od stolicy o 300 kilometrów. A trzeba pamiętać, że nasze miasto znajduje się na wysokości 2200 metrów, więc wodę musimy pompować na dużą wysokość z odległych rzek, a te rzeki wysychają. Ten nieracjonalny system musi być zmieniony. Już w tej chwili blisko 2 miliony mieszkańców, nie wiemy ilu dokładnie, potrzebuje wody, której nie ma. I to jest problem, przed którym stoimy już teraz. Następny burmistrz tego miasta będzie musiał zająć się kwestią wody i będzie musiał zmienić kilka rzeczy. Najważniejszą z nich jest odzyskiwanie lub zbieranie wody pochodzącej z deszczu. Latem mamy tu częste burze. Teraz bywa tak, że dochodzi do sprzeczności. Zdarzają się dzielnice, które są zalewane przez wodę, a jednocześnie do wody nie mają stałego dostępu. To dość szalone. Czytałem, że to miasto, które cierpi na brak wody, tonie pół metra rocznie.
Yes, this is because the city was built upon the lake, so since the ground is quite soft. Tak, to dlatego, że miasto zostało zbudowane nad jeziorem. Ziemia jest dość miękka, więc budynki toną. Na przykład, jeśli pójdziesz do naszej wielkiej katedry, zobaczysz, że największa jej część ma doczepionych kilka ciężkich obciążników. Są po to, aby ta duża część katedry opadała w tym samym rytmie co ołtarz, ponieważ ołtarz nie ma takiej samej wagi. Żeby katedra nie pękła jak statek, musi opadać w tym samym tempie i na ten sam poziom. Niemożliwe jest zatrzymanie procesu tonięcia tej katedry, ale chodzi o to, by tonęła równo, jako całość i nie rozpadła się na kawałki. Tak to właśnie tutaj wygląda. Można też zobaczyć, że z powodu miękkiego gruntu niektóre budynki wyglądają jak wieże w Pizie. Like the Pisa Tower in Italy because of this soft underground. But when you think about... Ale w Pizie jest tylko jeden pochyły budynek, a tutaj jest całe miasto. Exactly. So it's like the nightmare of a drunkard. Suddenly you Zgadza see się. All to jest jak koszmar pijaka. Nagle widzisz wszystkie budynki, które przesuwają się na twoich oczach. You've mentioned about the earthquakes. Wspomniał pan o trzęsieniach ziemi. W książce wraca pan szczególnie do katastrofy z 1985 roku. Zginęło wtedy co najmniej 10 tysięcy ludzi, może więcej. Przede wszystkim w stolicy. Pamięta pan ten dzień. To dla pana ważna data. I ma pan też porównanie do innych podobnych kataklizmów. W 2010 roku był pan w Santiago de Chile, gdzie zanotowano jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii światowych pomiarów. Napisał pan na ten temat książkę. Potem w 2017 roku w Meksyku było kolejne silne trzęsienie. Takie zdarzenia z pewnością zmieniają ludzi. Nie mam na myśli tylko straty domu, mieszkania czy bliskich osób, ale zmianę w podejściu do siebie, zmianę społeczną. But a change in attitude, social change. Yes, that's very true. We Mexicans, we have the seismography in our soul. To zdecydowanie prawda. My Meksykanie mamy sejsmografię w duszy. Gdy ziemia się porusza i rozpoczyna się trzęsienie ziemi, zmienia to nasz model myślenia i sposób, w jaki odnosimy się do miasta. Jestem przekonany, że miarą tego, czy przynależysz do danego miejsca, jest to, czy jesteś w stanie podjąć próbę jego odbudowy po tragedii. Kiedy w 1985 roku doszło do pierwszego, wielkiego trzęsienia, ludzie zareagowali masowo. Wyszli na ulicę i próbowali zrobić coś dla miasta. To było jak odkrycie najprawdziwszej, najbardziej szczerej twarzy mieszkańców. Wszyscy chcieli pomóc zniszczonej stolicy. Wśród ludzi zapanowała ogromna solidarność. Miało to też ważne konsekwencje polityczne. Among the people. And there were some important political consequences. The government at the time, it was still the times of the PRI. Rząd w tamtym czasie, to były jeszcze czasy PRI, wiecznej partii, która rządziła w Meksyku i tylko ona mogła wygrać wybory. Prezydentem był wówczas Miguel de la Madrid. Władze odmówiły przyjęcia pomocy z innych krajów, ponieważ uważały, że będzie to źle świadczyło o Meksyku i wpłynie niekorzystnie na jego reputację. Myśleli tylko o mistrzostwach piłki nożnej, które miały odbyć się w Meksyku w następnym roku. Meksyk miał być wtedy w centrum światowej opinii publicznej. Władze uznały zatem, że jeśli poradzą sobie z tragedią bez pomocy z zagranicy, wyślą w świat wiadomość o panującym tu postępie i nowoczesności. Co było głupie, ponieważ nie mieli szans poradzić sobie z taką katastrofą. I nie było też środków, aby sobie z nią poradzić. Dlatego wszyscy normalni obywatele wyszli na ulicę. Byłem jednym z tych, którzy próbowali pomóc. Help. And so we discovered that there was another city, a hidden one. Wtedy odkryliśmy, że istnieje inne miasto, miasto ukryte. Składało się z prawdziwych ludzi. Nie było to miasto polityków, to było miasto mieszkańców. Kiedy powstała ta niezwykła sytuacja i zdałem sobie z niej sprawę, napisałem artykuł, w którym wspomniałem o Partii Solidarności, o Partii Trzęsienia Ziemi. Nie miała charakteru politycznego. Była zbudowana z ludzkiej solidarności w obliczu walki ze skutkami klęski żywiołowej. Nie było zaskoczeniem, że w następnych wyborach PRI straciła w stolicy całe poparcie. Na tej bazie, na bazie tragedii, uformowała się opozycja. Konsekwencje były gigantyczne.
were gigantic. And in 2017 happened exactly the same. W 2017 roku, w trakcie ostatniego silnego trzęsienia ziemi, które mieliśmy w Meksyku, wszystko się powtórzyło. Po raz kolejny na ulicach pojawiło się wiele wyrazów solidarności. Największym problemem jest to, jak osiągnąć tę samą solidarność na dłuższą metę. My, Meksykanie, jesteśmy nadzwyczajni, gdy trzeba pomagać sąsiadom, gdy są w niebezpieczeństwie. Wyciągamy dłoń, gdy ktoś ma problem, ale na co dzień o tym zapominamy. Więc jednym z głównych wyzwań na przyszłość jest to, aby ta sieć zbudowana na solidarności stała się postawą długoterminową. Po dwóch takich wielkich kataklizmach miasto powinno wyciągnąć wnioski. Ale wygląda na to, że stolica Meksyku wciąż nie jest dobrze przygotowana. Mam na myśli same budynki i architekturę miasta. Po trzęsieniu ziemi w 1985 roku budynki były budowane lepiej, ale wciąż istnieje korupcja. Na przykład w 2017 roku te budynki, które się zawaliły, w większości były budynkami publicznymi. Ludzie, którzy byli odpowiedzialni za ich budowę, po prostu zatrzymali pieniądze, które były przeznaczone na właściwą konstrukcję. W gruzach takich budynków zginęli ludzie. Uważam, że trzęsienia ziemi są inspektorami uczciwości. Jeśli budynki nie są zbudowane we właściwy sposób, nagle pojawia się inspektor, trzęsienie ziemi i decyduje, w jakim stanie jest dany budynek. Korupcja jest w Meksyku nadal poważnym problemem. Pana książka dotyczy przede wszystkim miasta Meksyk, ale pisze pan też o całym kraju. Dużo miejsca poświęca pan na przykład obchodom Dnia Niepodległości Meksyku. Symbolem tych obchodów jest wspomnienie wydarzenia z 16 września 1810 roku. To wspomnienie krzyku, który wydał z siebie ksiądz. Made by a priest. Well, the independence of Mexico was conducted by a leader that was Miguel Hidalgo. Niepodległość Meksyku była kierowana przez przywódcę, którym był Miguel Hidalgo. Był romantykiem, który chciał mieć suwerenny kraj, ale związany z hiszpańską koroną. Jak w przypadku wielu rewolucji, był umiarkowanym liderem. Swoim słynnym przemówieniem, krzykiem, rozpoczął powstanie. Został zabity na początku wojny. Po 10 latach walki nastąpiła radykalizacja i pod koniec nikt nie chciał już mieć hiszpańskiego króla w Meksyku. Meksyk stał się niepodległym państwem, bez żadnego związku z hiszpańską koroną. Mexico's Independence Day, Dzień Niepodległości Meksyku, to wielkie święto, głośno celebrowane w całym kraju. Jednocześnie wydaje się, że pana zdaniem jest to opakowanie, które w środku ma niewiele treści, mimo że patriotyczne emocje ludzi są prawdziwe. Dobrze rozumiem? Patriotic feelings are genuine. Do I understand this correctly? Yes, we have a festive sense of nationalism. We gather in. Tak, mamy festyniarskie poczucie nacjonalizmu. 15 września każdego roku zbieramy się na placach i w przestrzeni publicznej, aby pamiętać o niepodległości. Ale nie ma w tym świadomości politycznej. Na przykład nikt nie nawołuje do odzyskania ziem, które w XIX wieku zostały nam zabrane przez Stany Zjednoczone. Teraz jesteśmy słusznie oburzeni z powodu inwazji na Ukrainę. A przecież 150 lat temu nasz kraj był najechany przez USA. Straciliśmy Kalifornię, Nowy Meksyk, Arizonę, Teksas. Połowa naszego terytorium nie tak dawno została skradziona. Moglibyśmy więc domagać się jakiegoś rodzaju patriotycznej zemsty politycznej, ale nie takie jest znaczenie dzisiejszych zgromadzeń publicznych, które odbywają się 15 września. Osiągnęliśmy rodzaj festyniarskiego nacjonalizmu. Niepodległość nie jest postawą polityczną. To alibi. To alibi, by świętować, by imprezować, by mieć ceremonię, by być szczęśliwym, by być razem. I to jest jedna z głównych cech meksykańskiego stylu życia. Nie potrzebujemy politycznego, społecznego, ekonomicznego czy religijnego kontekstu, aby świętować i mieć wielką fiestę. By być szczęśliwym, potrzebujemy tylko siebie. Dotyczy to również sportu.
Na przykład za każdym razem, gdy gra nasza drużyna narodowa, stadion jest wypełniony po brzegi ludźmi, którzy wiedzą, że prawdopodobnie nasi przegrają, ponieważ nie mamy silnego zespołu. Ale wszyscy cieszą się, że są tam razem i wykrzykują hasła na cześć Meksyku. Jest tak nie dlatego, że uważamy, że nasza drużyna ma szansę na wygraną. Nie. Chodzi o to, że lubimy tam być. Głównym składnikiem meksykańskiego życia jest zabawa. Dlatego jest to bardzo interesujący kraj. Prawie wszędzie i prawie za każdym razem można zostać zaproszonym na fiestę. Wspomniał pan potężnego sąsiada Meksyku, Stany Zjednoczone. Muszę przyznać, że bardzo spodobał mi się meksykański żart z lat 60., że Stany Zjednoczone są tak potężne, że mogą pokonać Meksyk przez telefon. Mexico over the phone. Yes, of course. They have such a huge army, so a phone call. Tak, oczywiście. Mają tak ogromną armię, że wystarczy telefon z Waszyngtonu, by pokonać Meksyk. Gdyby prezydent w Waszyngtonie powiedział, jedziemy do Was, nie strzelajcie, posłuchalibyśmy go posłusznie. Nie jest łatwo sąsiadować z najsilniejszym, najpotężniejszym krajem na świecie. Kilka razy podczas czytania pańskiej książki miałem skojarzenia z Polską Rzeczpospolitą Ludową, z czasami socjalizmu, przed 1989 rokiem. Na przykład opisuje pan fenomen encargado, sprzedawcy, który jest szefem innych sprzedawców. To człowiek, bez którego nawet w małym sklepie nie może być podjęta żadna, nawet najmniejsza decyzja. I jednocześnie jest to człowiek, który nie kryje, że klienci mu przeszkadzają. Ten człowiek jest barierą, a nie pomocą. To brzmi bardzo podobnie do sprzedawców w socjalistycznej Polsce. Wtedy w sklepach często półki były puste, a jeśli była jedna z rzadkich dostaw, sprzedawcy byli jak królowie, decydowali o losie wszystkich klientów. Pańskie opisy Meksyku, na przykład te o biurokracji, przypominają mi historie opowiadane przez moich rodziców. Such as the bureaucracy, for example, remind me of my parents' stories. Yes, there are resemblances with the socialist countries when Mexico had just one. Tak, istnieją podobieństwa do krajów socjalistycznych. Gdy w Meksyku u władzy przez 71 lat była jedna partia, o czym wspomniałem, w kraju istniała ogromna biurokracja. Nadal tę biurokrację utrzymujemy. Wciąż ma tam pracę wielu bezużytecznych ludzi, którzy udają, że pracują. Przychodzisz do budynków publicznych, przychodzisz tam, żeby coś załatwić, jakiś dokument czy papier. Spodziewasz się, że wszystko zostanie załatwione, ale dawniej zawsze natrafiałeś na komplikacje. Komplikacja była uważana za nowoczesny sposób kontrolowania obywateli oraz wszystkich dokumentów. Gdyby wszystko można było zrobić łatwo, oznaczałoby to, że państwo nie kontroluje obywateli w wystarczającym stopniu. Na przykład teraz, kiedy wchodzisz do budynku, przy wejściu znajduje się zwykle specjalna księga. Musisz się tam własnoręcznie wpisać. Imię, nazwisko, data, podpis. Bez tego nie wejdziesz do środka, ale tej księgi nikt nie czyta. Nikt nie sprawdza, co tam wpisałeś. To symbol kontroli. To samo działo się w krajach socjalistycznych. Mieszkałem przez 3 lata w NRD, w Niemczech Wschodnich i pod wieloma względami ten kraj przypominał Meksyk. Panowała tam potężna biurokracja. W Meksyku do dzisiaj wielu ludzi utrzymało nietypowe profesje, więc coś z tamtej epoki pozostało we współczesnym kraju. Something of this period remains in today Mexico. In the book you mentioned, w książce wspomina pan polskiego poetę i pisarza Adama Zagajewskiego i jego relacje z miastami. Urodził się we Lwowie, a mieszkał w Gliwicach. Dwie całkowicie różne lokalizacje naznaczone migracją, która w Europie zdarzała się często. Tymczasem miasto Meksyk jest właśnie miastem migrantów. Na ile migranci współcześnie zmieniają to miejsce? Mam na myśli Meksykanów, ale też migrantów z Ameryki Południowej. Na pewno większość chce dostać się do wymarzonych Stanów Zjednoczonych, ale podejrzewam, że część zostaje w stolicy Meksyku. Yes, poet Zagajewski has a very interesting take
Tak, poeta Zagajewski miał bardzo interesujące podejście do tego, jak postrzegamy miasta. W jego przypadku było to miasto jego pochodzenia, do którego odnosił się poprzez wspomnienia i pamięć, oraz drugie miasto, to, w którym aktualnie mieszkał, zbudowane bardziej z faktów. Myślę, że wszyscy żyjemy jednocześnie w dwóch miastach, mieście przeszłości i mieście teraźniejszości. Oba mogą być tym samym miejscem, ale miasto przeszłości jest tym, co pozostaje w naszej pamięci, zanim nastąpiły zmiany, które przeobraziły całe otoczenie. Nie musisz być starszym człowiekiem, by żyć w dwóch miastach Meksyk. Wszystko zmienia się tak szybko, że na przykład ktoś, kto ma 35 lat, może pamiętać miejsca, które już nie istnieją. Te miejsca były dla takiej osoby ważne. Żyje więc w dwóch wspomnieniach jednocześnie. W pamięci o niedawnej przeszłości oraz pamięci o teraźniejszości. Miasto przeszłości zniknęło, ale w głowie człowieka wciąż jest obecne. Ma to związek z uczuciami tej osoby do innych ludzi, z książkami, filmami czy obrazami, które wiążą się z miastem utraconym. W mojej książce chciałem odnieść się do obu miast. Do miasta, które mam przed oczami i miasta, które już nie istnieje. Twoje pytanie jest bardzo interesujące, ponieważ migranci zmienili obecne miasto. Podczas II wojny światowej mieliśmy silne wpływy społeczności żydowskiej. Później mieliśmy również wpływy niemieckich socjalistów, którzy uciekli z nazistowskich Niemiec. Mieliśmy też wpływy hiszpańskich uchodźców, którzy przegrali wojnę z Franco. I oczywiście na miasto wpływały też wyrzutki amerykańskiego snu, którzy nie mieścili się w imperialnej postawie Stanów Zjednoczonych. Do stolicy przyjeżdżali przedstawiciele amerykańskiej kontrkultury, na przykład poeci, tacy jak Allen Ginsberg, czy pisarze, tacy jak Jacques Kerouac. Pojawiali się tu, by żyć swobodnie. Tak więc na miasto Meksyk duży wpływ wywarło porzucenie amerykańskiego snu. To bardzo ważne. So that's very important. And recently we have, of course, the influence of the people who is coming from Central America. Oczywiście w ostatnim czasie mamy napływ ludzi, którzy przybywają z Ameryki Środkowej. Właściwie uważam, że powinien teraz istnieć kraj Majów. Zawsze o tym mówię. Między południową częścią Meksyku, a Gwatemalą, Hondurasem czy Salwadorem istnieje więcej podobieństw niż między południową a północną częścią Meksyku. Istnieje duża społeczność Majów podobnych do siebie, z tymi samymi zwyczajami, z tymi samymi piramidami, z tymi samymi potrawami. Kiedy więc ludzie z Gwatemali, Salwadoru czy Hondurasu przyjeżdżają do Meksyku, przypominają Meksykanów i dość łatwo się tu integrują. Większość z nich chce wyjechać do Stanów Zjednoczonych, ale niektórzy zostają tutaj na stałe. To ważne. Meksyk musi pozostać miejscem otwartym, co oczywiście jest trudne. Tę samą trudność macie teraz w Europie. Trudno jest przyjąć tak wielu ludzi z zagranicy. Ale bogactwo miasta Meksyk jest oparte na tyglu kultur. From your book we can Czytając pańską książkę, dowiadujemy się, że ceni pan miasto Meksyk pomimo jego wad. Zresztą chyba czasami określane jest to miejsce znaczącą nazwą defektuoso. A trzeba dodać, że zna pan duże i ważne światowe metropolie. Berlin, Barcelonę, miasta wschodniego wybrzeża USA. Mieszkał pan tam na tyle długo, żeby poznać te miejsca. Na przykład Berlin uważany jest za miasto bardzo przyjazne mieszkańcom. Może warto się przeprowadzić. Zna pan nawet język niemiecki, więc byłoby łatwo. You even speak German, so it could be pretty easy. Well, my first foreign language is German because I studied at the German school, so I. Moim pierwszym językiem obcym jest niemiecki, ponieważ uczyłem się w niemieckiej szkole. Nauczyłem się tam pisać i czytać po niemiecku. Hiszpański był więc dla mnie językiem wernakularnym, czyli językiem oralnym, stosowanym w zwykłej codzienności. Hiszpański poznawałem na ulicy, w rodzinie, ale moim językiem pisanym był niemiecki. Bardzo lubię Berlin. To miasto, które bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich dziesięcioleci. To przyjemne, ciepłe miasto otwarte na wielu różnych ludzi. Jest jak miasto w Ameryce Łacińskiej, ale z ogromnym budżetem. Na tym polega różnica.
And there is no water. I nie ma tam problemów z dostępem do wody. Może trzeba się przeprowadzić. Yes, there are lakes and so on. Well, but you know, you were saying that I love. Zgadza się. Są tam jeziora i tak dalej. Ale wiesz, mówiłeś, że ja kocham miasto Meksyk pomimo jego wad. A ja po tylu latach mieszkania tutaj mogę powiedzieć, że kocham to miasto także z powodu jego wad. Bycie zakochanym w kimś, bycie zakochanym w miejscu, zawiera w sobie świadomość wad tej osoby lub tego miejsca i bycie zdolnym do radzenia sobie z tymi brakami. To nie jest raj. To jest jak nieudany raj, ale odnosi się do mnie. Zresztą nie ma prawdziwych rajów. Wszystkie naprawdę istniejące miejsca są jak nieudane raje. Real places and all of them are failed paradises. Can you tell us more about your... Czy może pan opowiedzieć więcej o swojej dawnej niemieckiej szkole? Zastanawiam się, czy to był wyjątek. Czy takich szkół w mieście Meksyk było więcej? My father was born in Barcelona and he was raised in Belgium. Mój ojciec urodził się w Barcelonie, a wychował w Belgii. Uczył się w szkołach prowadzonych przez jezuitów. Jego brat był jezuitą. Ojciec bardzo lubił europejską edukację. I kiedy urodziło mu się dziecko, a ja jestem najstarszym z czwórki jego potomków, postanowił umieścić mnie w europejskiej szkole. Kiedy miałem 4 lata, zostałem wysłany do szkoły niemieckiej w mieście Meksyk. Poddano mnie egzaminowi, którego oczywiście nie pamiętam, i ktoś postanowił umieścić mnie w grupie całkowicie niemieckiej. Ponieważ grupa miała wszystkie przedmioty w tym języku, a po hiszpańsku był tylko jeden, mało istotny przedmiot, przez 9 lat dorastałem w otoczeniu niemieckich dzieci. W przeszłości niemieckie szkoły w Meksyku były bastionami III Rzeszy. Tą drogą rozpowszechniana była nazistowska propaganda. Po II wojnie światowej rząd Meksyku zamknął te szkoły. Wiemy przecież, że czasami, gdy Niemcy są zbyt entuzjastycznie nastawieni do samych siebie, mają tendencję do najeżdżania Polski. Po pewnym czasie szkoły otworzono, ale rząd powiedział: nie możecie mieć klas tylko dla niemieckich dzieci, ponieważ to sprzyja nacjonalizmowi. Grupy miały być mieszane. Szkoła podjęła więc decyzję o umieszczeniu w klasach kilku symbolicznych Meksykanów wśród Niemców, żeby powiedzieć, że chodzi o klasy wielonarodowe. Więc w mojej szkole było tylko 3 Meksykanów, ale moimi przyjaciółmi byli Helmut Weber, Pablo Friedman, Peter Hoff, Josefina Strański i wielu innych. Mieli niemieckie nazwiska. My friends Helmut Weber, Pablo Friedman, Peter Hoff, Josefina Strański and a large list of German names. So I grew up in this school. Some of my teachers. W tej szkole dorastałem. Niektórzy z moich nauczycieli walczyli w nazistowskiej armii. W szkole nie wolno było mówić ani o II wojnie światowej, ani o narodowym socjalizmie. Ale na przykład pewnego dnia byliśmy na biwaku i jeden z naszych nauczycieli zaczął płakać. To było dla nas zaskakujące, ponieważ był to człowiek o autorytarnym typie, zwolennik surowej dyscypliny. Dlatego uderzające było zobaczyć go płaczącego. Zapytaliśmy go, dlaczego płacze. A on powiedział nam, że dziś są urodziny Führera. Było jasne, że pozostał nazistą, chociaż się z tym nie afiszował. Muszę przyznać, że porządek, jaki panował w szkole, miał wiele wspólnego z pruską kulturą wojskową i reżimem nazistowskim. To był dla mnie bardzo, bardzo trudny czas. Czy w tamtym czasie zdawał pan sobie sprawę, że nauczyciele mogli być w przeszłości związani ze zbrodniami wojennymi? Well, yeah, they were involved in the extent that everybody was involved, because children that were 15 years old. Byli zaangażowani w zbrodnie w takim stopniu, w jakim wszyscy Niemcy byli zaangażowani. Ponieważ dzieci, które miały 15 lat, pod koniec wojny zostały zwerbowane do niemieckiej armii. Prawie cała ludność do pewnego stopnia miała do czynienia z armią. Berlin zdecydował się na wojnę totalną i takie też zaangażowanie. Niektórzy Niemcy byli zaangażowani ideologicznie, jak ten nauczyciel, który płakał za Hitlerem, ale inni byli raczej ofiarami autorytarnego systemu. Najważniejsze jest to, że narodowy socjalizm był możliwy tylko dzięki tej kulturze pełnej dyscypliny. W tej kulturze można było zniszczyć jednostkę, jeśli służyło to do zbudowania machiny społecznej. Od własnych poglądów ważniejsze było wykonywanie rozkazów i zdolność do reagowania na łańcuch dowodzenia.
capable of reacting to the chain of command than having your own ideas, which is a contradiction in the country of Hegel, Immanuel Kant. Jest to sprzeczność. Chodzi przecież o kraj Hegla, Immanuela Kanta, Lichtenberga i wielu innych oświeconych osób. Ale właśnie w ten sposób triumfujący system dyscyplinarny zniszczył w Niemczech indywidualizm. Moja szkoła była tego dowodem. Wciąż jestem zakładnikiem tego systemu. I cóż, wciąż staram się od niego uwolnić. I dlatego tak bardzo kocham mój język, język hiszpański. To był język tłumiony w niemieckiej szkole. To był język, którym mogłem mówić tylko na patio z przyjaciółmi lub na ulicy. Więc język hiszpański był w trakcie lekcji zabroniony. Tak, nie był używany. Wszystko było mówione po niemiecku. Był to więc język ukryty. Oczywiście nauczyciele wiedzieli, że mówię po hiszpańsku, ale w szkole mogłem mówić tylko po niemiecku. I dlatego kocham język hiszpański, ponieważ dla mnie jest to język wyzwolenia. W pewnym sensie jest pan człowiekiem patchworkowym, urodzonym w Meksyku, z hiszpańskiego ojca i wykształconym w niemieckiej szkole. O tak, wszyscy mamy do czynienia z różnymi kulturami. Niektórzy w sposób bezpośredni, a inni pośrednio. Ale jesteśmy stworzeni z wielu wpływów kulturowych. Na przykład literatura jest miejscem, w którym można nawiązać kontakt z autorami z różnych czasów i różnych krajów. Geografia wyobraźni nie ma granic. The last question. Ostatnie pytanie, być może najważniejsze. Czy wierzy pan w UFO? Cóż, wierzę do pewnego stopnia, ponieważ nie sposób sądzić, że w całym wszechświecie ludzie jako jedyni posiadają statki kosmiczne. Jestem więc świadomy możliwości kontaktu z innymi cywilizacjami. I oczywiście wierzę w istnienie UFO w sposób abstrakcyjny. Zresztą, będąc Meksykaninem, mam przekonanie, że jeśli kosmici przybędą na Ziemię, wybiorą Meksyk, ponieważ jesteśmy przyjaznym krajem i lubimy migrację. Mamy nawet przygotowane już koktajle margarita i tortille dla kosmitów. Oczywiście pytałem o podejście do UFO, ponieważ wiara w UFO ma w Meksyku długą tradycję. Uważamy, że Meksyk jest miejscem, którego obce istoty chcą być częścią. To należy do kosmicznej, meksykańskiej gościnności. Czekamy nie tylko na obcokrajowców, ale także na przybyszów z innych planet. Juan Villoro, meksykański pisarz, dziennikarz, autor wydanej nie tak dawno książki Miasto Meksyk. Poziomy zawrót głowy. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you. Dodam jeszcze, że bohaterowi tej rozmowy głosu użyczył Michał Rzekowski, dziennikarz Radia 357, autor audycji Na dachu świata. Era un ocaso, tuvo un encuentro con el loco, porque mientras
se pasaba alegre y todo sin trova choco a causa de las memelas, de los ricos pambazos. Este cerdo bufarrón tiene dos potentes brazos, al loco se lo echó con todos sus huesitos por la fuerza que le da millón y medio de gansitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo porque se seguía comiendo bocadillos de medio kilo. Le gustan submarinos, le gustan chocorroles, hace agujeritos para matar a los frijoles. Materia de Big Mac, materia de Mac Tocino, le llega a su peso dotación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, 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 cerdo. To był 203 odcinek Brzmienia Świata. Ten odcinek, podobnie jak wszystkie poprzednie, powstał dzięki hojności słuchaczy. Jeśli uważasz, że moja praca powinna być kontynuowana, dołącz do zbiórki na patronite.pl. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom i patronkom za pomoc, za zaufanie i towarzyszenie Brzmieniu Świata w ciągu 4 lat istnienia tej audycji. Dziękuję też patronowi światoczułemu, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drozd, czyli ja, mówi wam dobrego dnia i do zobaczenia w Lublinie i Białymstoku.